Hej, hej, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Resident Evil. Koniec Zoe. Ostatnio powiedziałem źle, ale mniejsza z tym. W każdym razie dowiedzieliśmy się, że tym wielkim potworem jest nie kto inny, jak nasz brat. Tatko. Kochany tatko. Z którym mieliśmy już do czynienia troszeczkę wcześniej, prawda? Kurwa, a się wystraszyłem. Ja pierdzielę, już na samym początku naprawdę. Oho! Oho, okej, okay, dobra, nara. Ty? Rozumiem, że one są blisko, tak? Mhm. Umbrellowa zabawka. Ready for use. Umbrellowa zabawka. Charge complete. Boys. No to tak to się bawić możemy. To jest problem, że na początku gdzieś tam nie udało mi się znaleźć broni. Proszę bardzo. Teraz możemy spokojnie sobie z nimi walczyć. Wow. One shot, one kill. Świetnie. Okej. Co? To leci przez dwóch typów. No to wam powiem, że całkiem niezła akcja. Pytanie, czy my tam cokolwiek znajdziemy. Tu. Bo tu nagle wstała masa tych brzdali, ale ja tutaj nic nie znajdę. Właśnie tu nic nie ma, nie ma sensu w ogóle się tam nawet fatygować, żeby ich ponownie wskrzeszać prawdopodobnie stamtąd. Oh yeah. Na pewno pomoże. Jack. Kochany Jack. Czy tu znajdę? Niestety nic. Lecimy dalej w takim razie. Ej! Kojarzę to! Ja już wiem, gdzie my jesteśmy. To wszystko łączy się. Tak. Ale nagle ktoś tutaj posprzątał? No. Mhm. Zoe Baker, czwarta klasa. Świetnie. Czyli cofnęliśmy się, znaczy cofnęliśmy się. Odwiedziliśmy ponownie to miejsce, które pojawiło się w podstawowej wersji gry. Tutaj była mamuśka, która nas ganiała, prawda? Mhm. No coś tu znajdziemy. Wcześniej w śmieciach coś tu było. Mam dziwne wrażenie, że chcę mieć to załadowane. Nie? Dobra. Tędy jakkolwiek przejdziemy. Stonoga. Przyda się. To jest otwarte, ale zabarykadowane w jakiś sposób. Przez kogoś. Nic, lecimy dalej. No. Najgorsze, jak oni nas tak troszeczkę zajdą gdzieś z boku, nie zdążymy naładować.
Charge complete. Został? Charge complete. Charging. No i co, kolego? Charge complete. Trzeba było się tak kitrać za drzwiami? Tam co? Dobra, znam niby tą miejscówkę, ale z drugiej strony nie do końca wiem, gdzie mam... Aha, tutaj widzę, że niektóre miejsca są zakratowane po prostu. Shit. Get out of my way! Okej. Chyba nie powinien już nam robić problemów. Aha, czyli dwóch tutaj udało mi się zabić za jednym strzałem. Świetnie. Kominek jest zabudowany. Nie ma już tych owadów. Dobrze wiedzieć. Teraz w sumie to już będzie wyjście, co? O, ty w życiu. Gruby. Gruby. Nie chciał być gruby, dostać kurde przez drzwi. Shit. Żyga ponownie przed drzwi. Ej, ja nie mogę otworzyć, bo on tam jest. Dobra. Sprawdźmy, czy uda nam się go po prostu położyć. O, shit, zapomniałem, że on wybucha. Ej, czyli jednym strzałem z naładowanej piąchy jesteśmy w stanie nawet grubego położyć. Nice. Super. Figurka czempiona, znaczy mistrza w sumie. Świetnie. Lecimy dalej. Czyli mi się wydaje, że teraz nie dadzą nam wytchnienia, jak już mamy taką OP rękawicę. Czy to nie będzie aż takie, wiecie... I mi tutaj kapnęło na rękę. Lol. Dobra, ta muzyka już mogłaby wreszcie właśnie przestać. Super, świetnie. He's gotta be up ahead. Uła. O! To bizna boksera. Ładnie zawieszona tutaj. Wśród lalek. Coś tu jest? Aha. Co? Widzę, że idziemy dobrym śladem. Jacka. Mhm. Super. Namięciki Umbrelli. Trochę ograniczony obszar. To jest korytarz chyba aż do wejścia do domu. Rozejrzyjmy się tutaj. Widzę, że to ładnie obudowali. Jesus. What happened here? Straszną kwarantannę tutaj zrobili. Ty jeszcze żyjesz? Nie. A któryś z was żyje? Nie, niestety nie. Nowy ekwipunek został... A, utracony ekwipunek został przeniesiony do skrzyni. Bardzo dobrze, bo to nam się przyda. Nazwa produktu. AMG-78. Opracowano na potrzeby transportu ciężkiego sprzętu i zaopatrzenia. Po założeniu impulsy nerwowe użytkownika są wykrywane i synchronizowane z serwomechanizmem, który pozwala uzyskać moc maksymalną powyżej 50 km. Co, koni mechanicznych? Najnowocześniejsze amortyzatory redukują do zera siłę odrzutu działającego na użytkowniku.
chodzi o moją rąsię? Tak, AMG, mhm. To jest o ten opis. Spoczko. Co mamy tutaj jeszcze? Ukończyliśmy analizowanie próbek tkanek pobranych rzekomo od Jacka Bakera. Komórki wykazują wyjątkową odporność na uszkodzenia fizyczne i chemiczne. Ściany komórkowe mutagrzyba serii E wydzielają enzym zbliżony do telomerazy, który powoduje nietypowe pobudzenia szlaku ERK, zmuszając komórki do podziału i szybkiej regeneracji uszkodzonej tkanki. Jednak wielokrotny podział komórek szybko doprowadza do załamania struktury międzykomórkowej, wywołując efekt przypominający śluzowatą wylinkę, który mogliśmy zaobserwować na podobnych próbkach tkanek. W naszej hipotezie roboczej wyjaśniamy to osiągnięciem przez komórki limitu Hayflicka. Tak ktoś pewnie, kto studiuje jakieś medycynę, to może coś o tym wie. Warto zauważyć, że próbki pobrane od innych członków rodziny, żony Marguerite, syna Lukasa i córki Zoe, nie wykazują takich samych ekstremalnych właściwości w kwestii podziału. Objawy są różne u różnych badanych. Niezbędne będą dalsze badania. A może nie badania, a po prostu ich zniszczenie? Polecam. Pozdrawiam. What we have here? Dziękuję. Okej. Czy my możemy coś stworzyć? Możemy stworzyć sobie... możemy stworzyć sobie apteczkę, ale apteczek mamy dosyć sporo. Więc może jednak podziękuję. Tutaj sobie zapiszemy oczywiście jak najbardziej. Bo coś mi się wydaje, że już powoli biegniemy aż do Jacka, żeby się z nim zmierzyć. Ja mam szczerze, myślałem, że to DLC będzie krótsze. Just you wait, Jack. Zoe's coming with me. Zoe! Jest i Zoe. Mierzmy sobie, co możemy, zanim do niej podejdziemy. Mi się wydaje, że to będzie bait. Zoe! Zoe! Wake up! Wake up! Hey, Jack! You're just rabbit dog now. I'm gonna put down your missile. Kurde. Bring it on! O kurde! Charge. Charge complete. Tak mnie wyzywasz? Tak, wszystko? Okej. Charge. Charge. Okej. Okej. Ała boli. Bring it on!
Jednak Jack. Nie ma, kurde, tak łatwo. Okej. Bronię. Bronię. Złapię. Dobra, to może być problematyczne. Jack, jesteśmy rodziną! Jedliśmy robaki przy tym samym stole! Dobra, może ja nie wiem. Jadę aligatory. Mhm. Charge. Ach, ty gnoju! Hey! You ain't cheating now, hey! Zawsze lubię się oszukiwać. O, ty gnoju! Trzymam go na daleko, to niestety, ale może być problematyczne. O! Okay. You remember the time I broke your nose when we were kids? You remember when I cold got you into the swamp? O! Obrona. Obrona. Leczenie. Dobrze. Okej, brona. Obrona. Obrona. Oddalimy się. Dwa ataki. A, obrona. Obrona. Kurr, zabiał, ale miał skoka. Ładujemy. Leczenie. Łapi mnie. Świetnie, dobra. Okej, dostał, poryju. Okej, prawie. Ach! Ale mi macnął. Nie, dobra. Okej. Leczmy się. Musimy przyjąć na pyrkę. Dobra. Kurde! Podobno doleci. Niestety, ale ma zasięg. Nie mogę się naładować, do niego podejść. Patrzcie no. Jesteśmy chyba wystarczająco daleko. Zjechał. Kurde, złapał mnie. Shit! Zostaw! Auć! Bolało. Dawaj, stawaj. Leczenie. Boli. Tu będzie boleć, dobra. No kurde, gnoju, wreszcie mógł być szczęśliwy. Siema, Jack. Okej. Okay. Mi się wydaje, że to zwapnienie jego komórek jest... Ej, mamy na zero, jeżeli chodzi o apteczki. Więc postaramy się najpierw je wziąć, a później zobaczymy. W ogóle nastał świt.
I coś mi się wydaje, że to jest między innymi zwiastun tego. Że chyba. Hang in there. You gotta be all right now. Cała dawka. Zoe? Zoe! Wake up, Zoe! Joe, what happened to her? Are you okay? I'm fine, don't you worry about me. It's all over now. Go, 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 go! Don't move! Get your hands up! Get down! Weapons down! Weapons down! Chris. It's all right. You must be Zoe Baker. Who the hell's asking? Chris Redfield. Been looking all over for you. We're here to help. Be just fine. I was trapped with those monsters for 3 years. All of them trying to kill me. I can't believe it's finally over. You gotta know. Deep down somewhere, they were still your family. And they loved you. Especially your daddy. Even in his final days. We found her. She's a tough kid. Yeah, of course. Hang on. Someone wants to speak to you. Zoe! Zoe, are you there? It's you! I don't believe it. You actually made it. We both did. You didn't forget about me. I told you I'd send help. And I always keep my promises. Thank you, Ethan. Zobaczcie, Ethan, Mia oraz Zoe przetrwali. Wow. Powiem wam, że kawał dobrej historii. Mimo wszystko nadal utrzymuję, że jakby dodatkowe 60 zł za dodatek, w który graliśmy ile w sumie? 4 odcinki, no powiedzmy około 2 godziny, tak? Bo ja tam powiedzmy dosyć wolno chodziłem. To jest troszeczkę sporo, nie? Pieniążków, jakby nie patrzeć. Poziom trudności normalny, wznowienia 5, więc chyba prawdopodobnie tyle samo, ile w przypadku było tego dodatku To nie jest bohater. Więc bardzo podobny. Zapisy 15, zadane ciosy 862. Wow! Tu akurat mieliśmy gościa, który faktycznie bije się na pięści, więc... No nie mieliśmy innego wyboru tak naprawdę. Zabójstwa po cichu tylko 6, użyte przedmioty leczące 24, no bo jednak byliśmy na bliskim dystansie bezpośrednim tak naprawdę, więc tego leczenia poszło naprawdę sporo. Zdobyte podobizny boksera 11. Ciekawe jestem na ile można było i zdobyte podobizny mistrza tak samo. Pewnie zobaczę sobie gdzieś tam w trofeach, osiągnięciach na PlayStation, ile tego tak naprawdę było. Ekstremalne wyzwania. Nagroda za ukończenie wszystkich. Mistyczne ostrze. Wyzwanie zostanie aktywowane po przejściu jego punktu początkowego na poziomie trudności ukończonym już w dodatku koniec Zoe. Szczegóły wyzwania są dobrze z pauzy. Poziom trudności Joe musi umrzeć. Zostanie dodany do ekranu. Dodatku. Okej. Okay. I AMG. Czyli prawdopodobnie od samego początku będzie można używać strzelby i tej rękawicy. W takim razie, jeżeli bym wziął nową grę prawdopodobnie teraz. Dobra, słuchajcie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten dodatek End of Zoe, czyli koniec Zoe. Naprawdę świetna historia opowiedziana, tylko szkoda, że ta cena jest taka dosyć wygórowana jak na tyle godzin zabawy. No ale cóż, ja się świetnie bawiłem, mam nadzieję, że wy również. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo, bardzo wdzięczny, a my widzimy się następnym razem w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.